uczymy się walki wręcz od Azjatów, dlatego że my mieliśmy dobre noże. A oni mieli rąk. To możliwe, ale my mieliśmy też bardzo fajne sztuki walki. Mieliśmy, to właśnie. I dalej mamy. I dalej mamy. One dalej. Profesor Karoleka mówi, że leży trochę na Wusera i nie zdążył, to jest po temacie. Część jest teraz spotkała. No, tak. Tak, przepraszam. Jakie są filmy, gdzie można zobaczyć takie realne walki? Wszystkie są takie realne walki, to wszystkie te filmy są nielegalne. Nie, mówię serio. Nie ma filmów, w których możesz zobaczyć realne walki. Ale te duelisty, jak to było po polsku. Ale pewnie niektóre tam są bliższe. Tak, no właśnie, już mówię. Nie wiem, bo tylko oryginalne. Dobra. Duelist. Harvey Keitel. Duelist. Kto? Harvey Keitel. Oprócz ale tam są bardzo fajne walki. Tak. Świetne walki są w By the Sword. To jest taki film o szkole szermierki tej sportowej. Tam bardzo fajne są. Ja mam takie pytanie, bo spotkałem się z taką sztuką, też warto na szable, akurat polskie szable. Krzyżowa. Bardzo pięknie to wygląda, zresztą konkurencja sieniarski i synowie, tak? Nie jest konkurencja, bo są bardzo fajni ludzie z szermierki pokazowej. Aha, czyli ale to jest bardzo taka szermierka pokazowa. Nie, wiesz co, w ogóle szkoła, jak któryś z trenerów szabli, jakiejkolwiek, albo w filmie, czy w książce zaczyna poruszać szkołę taką albo inną, to przede wszystkim to od razu jest pewne nadużycie. To naprawdę nie było tak, że cięcie na krzyż było tak straszliwie sekretną techniką, że jak ktoś ją raz zobaczył, to nie był w stanie jej skopiować w 100%. Podobnie jak dwukroczek węgierski, czyli taki słynny sposób poruszania się charakterystyczny dla szkoły węgierskiej, no też tak, nie był jakimś straszliwym tak sekretem. Węgierskie były traktaty francuskie, prawda? To nawet nie chodzi o traktaty, ale po prostu szermierka to było coś, co mutowało, ale i to jest tak. Szermierze dwóch różnych szkół znali mniej więcej te same techniki, tylko częściej używali jednych niż innych. Przy czym nie jest to, mówienie o polskiej szkole krzyżowej jest bardzo dużym nadużyciem, bo to natomiast jest to bardzo fajna metoda pokazowa, ona jest charakterystyczna, można gdzieś tam zgadywać, że być może były to częściej wykorzystywane techniki. Tylko że akurat przepraszam, jeszcze akurat no jakby szermierka jest o tyle fantastycznym sportem, że jeżeli ktoś mówi, że coś działa, to zawsze można ubrać sprzęt i pokazać, że działa. Szkoła krzyżowa działa się tak rozumiana, tak pokazowo, tak jak sieniawcy ją rozumieją na sparingu, to tak niespecjalnie. No jest to super szermierka pokazowa na całkiem fajnym poziomie. No, wygląda to bardzo ciekawie, bardzo efektowo. Jasne. Przy czym, no mówię, no, to jest też tak, że ja bardzo nie lubię dorabiać teorii. Jak robię rzeczy pokazowe, to one są pokazowe i nie upieram się, że one działają. Ja chciałem się zapytać o te europejskie sztuki walki wręcz. Mówię, że są bardzo dobre, bo wszyscy kojarzą te dalekowschodnie, są generalnie znane, a jak funkcje przybliżne tych europejskich? Na przykład Bartitsu, na bazie którego były warsztaty, które prowadziliśmy i będziemy prowadzić jutro. To jest jedna bardzo fajna sztuka, gdzieś tam podobno z Anglii, Bartona Wrighta. Bardzo praktyczne, przede wszystkim europejskie sztuki walki były bardzo praktyczne, bo były odarte z tej filozofii, która... To jest tak, no, te wszystkie mistyczne i magiczne sztuczki wschodnich mistrzów, one są po prostu zwykłymi biomechanicznymi takimi sztuczkami, które wykorzystują taką bardzo prostą fizykę i oni to tłumaczą tą siłą kij i tak dalej. Europejczycy mają to gdzieś i mówią, że to działa, bo tutaj jest taka dźwignia i koniec. Natomiast, czy można otworzyć jeszcze trochę okien? Nie bardzo. Dziękuję. I teraz tak, poza tym mamy Savate, czyli ten francuski boks z kopnięciami. Mamy Lacan, czyli laseczkę dżentelmeńską w wersji francuskiej. Mamy to, co próbuje się obecnie robić w Polsce, czyli odtwarzanie jakichś zapasów, ale to jest już znowu lądujemy w szermierce historycznej, znaczy w walce wręcz historycznej.
Natomiast z użytkowych rzeczy sam box jest świetny, tak? To jest bardzo skuteczna rzecz. I tyle, właściwie tyle. No chyba, że się udamy w stronę, przepraszam, jeszcze w stronę Rosji i dorzucimy do tego jakieś sambo, jakąś systemy, jakieś takie rzeczy, jak pójdziemy trochę bardziej na słuch. Tak, to związane z mniejszym.